Witam w drugiej części meczu ligowego Ligi CPL Open, grupa A. Jest to mecz Detox kontra Wacek. Oczywiście runda rewanżowa. Część druga też pierwszym zapisałem, ponieważ bałem się, że mogłoby nie starczyć czasu. Przypominam, że Detox wygrywa 2-1. Gramy na mapie wybranej przez klan Wacek i to teraz Wacek będzie się bronił, więc ma szansę na rewanż. Czyli z klanu Wacek zgłasza gotowość. Czy detoksy są również gotowe? Czekamy. Są detoksy i powinno się w tym momencie rozpocząć odsłanianie. Tak, dokładnie. Czyli to panowie będą grali. Wacek konsekwentnie stawia na MX-a 5100. Raz ma jednego, raz ma dwa. I Wacek ma w tym momencie problem, ponieważ nie wybrali. Simon nie wybrał czołu i to jest to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli panowie niestety muszą w tym momencie grać szóstkę. Takie są reguły gry. Detox zrobił wszystko ok. Właśnie. No to jest to niestety, no niekiedy coś się źle wciśnie, źle pyknie i później są takie kwiatuszki. Widywałem w lidze, zresztą widzieliśmy klan, bodajże Mod grał, przepraszam za, jeżeli coś pokręciłem, grał w szóstkę i w obronie wygrał, więc da się. Ale na pewno zdecydowanie trudny. No i tak, klan Wacek w osłabieniu gra na Czafiku i się trzecim Faterlandzie, dwóch fajeczkach jami się 50-100, a Detox na LTG, T29, dwóch istach trzecich, dwóch Faterlandach i fałeczce. No i mamy, pokażemy setupy. No i ponownie, a nie, tym razem zombie ma jedną, bo wtedy miał chyba z klanu Detox Leader, czyli Lepsation. Dobra, no to właśnie. No nic, bywa. No i dobra, zobaczymy, jak w tym momencie panowie się tu porozstawiają. Dobra, i co? I czekamy. No, lajciki tam się będą, nie przepraszam, po drugiej stronie, po drugiej. I już ma, już detoks zrobił sobie przewagę ponownie. Robak został w trafiku zgaszony, chciałoby się tak powiedzieć. Więc w tym momencie Wacek ma naprawdę, naprawdę niezły orzech do zgryzienia. No zobaczymy, czy z tego wybrnie. Na pewno nie jest łatwo. Mam 5 ślów przeciwko 7. W wocie, jak wiemy, to jest straszna przewaga, bo lufy to są lufy. Tak, odsunę się tak, żeby było widać. Panowie tu powinni wjechać między środkiem. Powoli podjeżdżają. Dobra, no dość ostro wchodzą. To jest takie wejście, co prawda widzę, bolesne dla co po niektórych, bo Balus na tego dość mocno dostał, ale to jest takie ostre wejście. Zobaczcie. Czy słuszne? No to się zaraz okaże, bo tak jak mówiłem wielokrotnie,
to czy taktyka jest dobra, to pokazuje tylko jedno. Jeżeli skuteczna, to tak. Jeżeli nieskuteczna, zobaczcie, Benek od razu focus fire masakryczny. Masakryczny focus fire, niestety. Oczywiście niestety dla detoksów, Wacki zacierają ręce z radości, bo muszą zniwelować tą różnicę, muszą, co by nie zrobili. Fajnie się ustawili, zobaczcie sobie, wykorzystują tutaj naturę. I paradoksalnie detoks, pomimo że ma więcej lub wcale nie ma tak łatwo, może tak stanę. Gdyż Nowacki, no ten def tu jest naprawdę mistrzowski. Detox bardzo mocno oberwał. Chwilowy taki impas. Detox tak nie za bardzo wie, jak to ugryźć, z tego co widzę. Rozdzielili się, rotację fajną zrobili. Zobaczcie, przesunęli się na drugą stronę. To wymogło niejako obrócenie części lównatą, ale no właśnie. I zombie wyrównuje powoli. Mephisto zgasił, czyli wyrównuje ilość luf. Tutaj Mekio miałby lepsze podjechanie pod górę paradoksalnie, jeżeli by się to oczywiście zdążyło. Wtedy zniwelowałby się te czołgi stojące na górce. Mamy 3-2 dla Wacków. Detox ma niezły problem. Mamy 4-2 i cała przewaga, jaką Detox miał na początku, poszła się w tym momencie. To, co zrobi teraz, to, co powiedziałem, podjechanie pod górkę, to jest zniwelowanie stojących czołgów na górce, tylko że to powinno być wcześniej najpierw zrobione bokiem, czyli po prawej stronie, tu jak widzimy, tam się da fajnie podjechać. Szkoda, że tego nie wykorzystali. Fakt, że nie wiedzieli, gdzie stoją, ale w momencie, kiedy rotacja powinna być wcześniej, mamy 5-2, no i chyba w tym momencie może mieć problem Detox z wybrnięciem tego. No i mamy 5-3. Przypominam tylko, że Wacek bez jednej lufy w ogóle startował, więc ta przewaga niejako jest troszeczkę większa. Czy Balus w LTG da radę tu coś zrobić? Sam będzie miał kłopot. Mateusz Laki poszedł w tym momencie do garażu. O właśnie. I mamy remis. I w tym momencie, jak mówi regulamin, gramy Timebreakera, czyli dogryweczkę na mapie, którą wybierze gospodarz spotkania, czyli Detox. I Detox jako przygrywający w tej rundzie najwięcej hapsa odeba przeciwnikom Mateusz Laki na Faterlandzie, a wygrywających zdecydowanym, no i to bardzo zdecydowanym liderem jest Matteo 11 na VC 101. Dobra, i uciekamy. No i co? Dajemy tu. Niestety meczek się tutaj troszeczkę przyciągnął i w tym momencie nie będę mógł komentować i nagrywać meczu BWP kontra MOD.
martwi mnie to, szczerze mówiąc. No panowie się ładnie za rundy wymieniają. Nie powiem, że nie. Przerzucamy, tak. O, co jest za... No i dobra, detoks się broni. Panowie mają dogryweczkę, gospodarz spotkania, czyli detoks, wybiera mapę, na której zostanie rozegrana dogryweczka. Detoks wybrał malinówkę. Oczywiście w trybie szturm. No i to będzie decydująca runda. Kto tym razem uzna wyższość przeciwnika? Czy ponownie detoks? Czy może Wacek tym razem będzie musiał uznać, że poprzedni meczyk był wypadkiem? No za chwileczkę się okaże. Panowie, wybieramy mapki. Czekamy te 3 minuty, tak, czyli panowie wybieram. No Wacki na pewno też są zaskoczone, no nie oni wybierają mapę, więc muszą się dostosować teraz taktycznie i sprzętowo pod mapkę. Czekamy na info. Czekamy, czekamy. Detoksy dały info, że są gotowe. Nie muszą się oczywiście spieszyć, nie muszą wcześniej dawać infa, mają regulaminowe 3 minutki, więc jest ok. Tym bardziej jest to o tyle zrozumiałe, że tak jak mówię, jest to runda dodatkowa, nieplanowana mapa, muszą mieć czas na zastanowienie się, jak na niej zagrać.
Detox jest oczywiście w tej lepszej sytuacji, gdyż to oni wybrali mapkę, więc sobie musieli ją przygotować troszeczkę wcześniej. Każdy rozsądny klan sobie szykuje pakiet map, na których się najlepiej czuje, więc rzecz nie podlega dyskusji. No panowie. No i w tym momencie czyli z klanu Wacych potwierdził gotowość, więc ruszają konie po betonie. Detoksy mają na 2 siódemeczkach. Wacki również na 2 siódemeczkach, czyli wziąłem sobie. Oho. I decydująca runda. I tak, detox gra na LTG, HW-12, T-29, dwóch isach trzecich Waterlandii, VC-101, Wacek na arciem 40, wilkołaku razy 2, dwóch isach trzecich i dwóch w fałeczkach. Widzicie, to jest to właśnie maleństwo nowe. Tak. Pokażemy pakiety. Nie wiem, czy... O, a i zombie dalej uparty. Nie zaglądamy do garażu w przerwach między meczem. No tak, nie ma czasu. No i nic. I co my tu mamy? Rzucimy po tej złej stronie. Czy złej w sensie... I tak, wilkołaczek, oj, się zsunął niebezpiecznie. Robił to otwarcie, ale nie zrobił, skoro chyba nikogo nie wyświecił lub ja się spóźniłem. Jest też taka opcja. Tu mamy 2 leciki. O, właśnie Pidek się w tym momencie zaświecił. Czyli Robak zrobił swoje. Sam wyświecił się, ale ładnie, ładnie. Tam panowie zjeżdżają dużo niżej. Czy tutaj jest jakiś za moimi plecami takiego coveru, to te 2 leciki nie mają. Choć one w sumie nie muszą, są dwie. To jest 8 i 7, to naprawdę mocno bijące. Hawka nie znam za bardzo, więc tutaj... Ale jednak co 8 tier, to 8. Choć wilkołaki nie zostały, jeżeli chodzi o damage osłabione, więc... Co na się bardzo kręcę zbyt chaotycznie kamerą. No, na razie pokażę, co tutaj się dzieje. Na minimapie widzimy, że po drugiej stronie nic szczególnego na razie nie ma. Jedynie cała tartusia. Dab. Robak chyba ma tylko zadanie tu ich po prostu denerwować. Czyli na wilkołaczku, zobaczcie, wyświecił i tu mamy pierwsze małe strzały. Niespecjalnie duże, skoro troszeczkę dopiero hapsa z Benek stracił. A tutaj gramy bardziej, widzę, pod artę. Uj, czyli chyba ktoś po ciebie jedzie. Ktoś po ciebie jedzie. Czyżby taranik? Tak, mało skuteczny. Pitek nie trafił, ślizgnął się teraz, ale go w końcu Balus zgąskował. I dobra, panu wilkołaku dziękujemy. No fajnie to zrobili. Nie wdawali się w nim niepotrzebne kręcenie bączków, strzelanie. Mamy 1-1, gdyż po prostu... Ładnie, a tu się grzmotnęła. Z wilkołakiem to bywa różnie. A tu zgąskowany, zatrzymany, dobity. I dziękujemy. Choć Detox stracił trochę ważniejszy czołg, stracił Vaterlanda. Arta znowu przypomniała o sobie. Ale tak, czas upływa. Czy Arta da radę? Czy Arta tu coś mogła zrobić? Musi naprawdę mieć niezłe światło. Z tym światłem to jest problem. Zobaczcie, co tam się dzieje. Wilkołak będzie za chwileczkę się z Lisem Trzecim okładał, czy nie będzie. Tam na razie pominę. Ja w zasadzie chyba te 2 lajciki powinny się tutaj po Robaka wybrać i to byłoby jedyne dobre wyjście, powiem szczerze. Zgasić wilkołaka i wtedy Wacek naprawdę ma problem. O właśnie, coś myślę, że ponownie Pitek staranuje. Nie musiał, no taki strzał, no tutaj focus fire, no zobaczcie, 3 czołgi, 3 lufy, no Robak, no nie miałeś szans, no co byś nie wymyślił. No i w tym momencie Wacki mają problem. Grając pod Artę stracili oczy.
Mało tego, efektem straty oczu będzie to, że to lajciki będą świeciły, a panowie z detoksu mogą sobie tutaj zrobić niezłą szczelnicę. Artusia, babostwo przebrzydne nam ucieka. No i właśnie, lajciki powinny zacząć oskrzynać, tylko ja bym w dwójką się wybrał z jednej strony, czyli przez zielone, tu przez tą łąkę bym się przejechał. Ale zobaczcie co robi ten, co panowie świecą, wyświeceni przez lajcika i no i są bici. Jakoś na razie jeszcze nie ten, ale o właśnie, Artusia i poszło. I patrzymy na czerwoną tabeleczkę, nikt nie zszedł. No tym razem Szulcykowi nie wyszło. No nie zawsze się trafia za 100%, oczywiście. Pitek tu po to Martusie pojedzie, tak. A Backi mimo to postanowił jednak chyba tutaj uderzyć. 2-1 w lufach, z tym, że jedna lufa to jest właśnie tutaj Artusia, ta. Która już świeci. Pitek ją ma niejako na... O właśnie, na patelni. I strzał, i gąseczki. Zdąży się Artusia schować. Co tu się dzieje? No tu nic, Pitek skończył artę, więc sytuacja w Wacku się robi coraz gorsza. Się zaczyna bardzo źle układać dla Wacków. Za chwileczkę Pitek tutaj będzie naprawdę miał fajny, już ma, sorry, przepraszam. Gąskuje fałeczkę. Czemu nie strzela do tej tutaj, do Matajo? Nie wiem. A, czy może mu wrak czołgu zasłania? Ale okej, okay. No i mamy 4-1. Mefisto kończy fałeczkę. No i właśnie to jest to. Teraz będą to takie typowe dożyneczki. Strzelanie z daleka. O właśnie, Pitek się wyświecił niechcący i od razu kółeczko. Mamy 5-1. Czemu powiedziałem wcześniej 4-2? Nie wiem. Zostały 2 i trzecie. No nie zazdroszczę panom tutaj. Przy całym szacunku tutaj dla dwóch czołgistów, ale to se nie da. Ładne, widzieliście, patrzcie, 380, 320. No, że sam on nie poszedł do garażu, to tylko RNG po prostu go ocaliło w tym momencie. Ale tam widzę, że zombie się odgryza dość boleśnie. O właśnie, 16 hapsa tylko zostało Simonowi. Co się odwlecze, to nie uciecze. No i mamy 6-1. No, tym razem Wacki musiały uznać wyższość klanu Detox. Więc w tym bezpośrednim spotkaniu mają 1-1 będą mieli. Czyli w pierwszej rundzie wygrali Wacki 3-2. Teraz 3-2 będzie dla Detoxu, bo tutaj już nic się nie zmieniło właśnie. No, Detox to ładnie rozegrał. Wykorzystali light, wykorzystali. Lighty zrobiły robotę, że tak powiem. W przegranych najwięcej haps odebrał przeciwnikom. Zombie VIP najsi trzecim, no wygranych, kto nam taki lider? A czekajcie, jeszcze tylko Artu się pokaże. Sulzyk, no postrzelał mocno, 1550, prawie lider. Wygranych 1850, Pitek. I panowie widzę, już pokój rozwiązali. Więc chyba uznali swój wynik. Ja dziękuję bardzo i zapraszam na ponowne transmisje. Przypominam tylko, że Detox wygrał 3-2 z klanem Wacek w rundzie rewanżowej. Panowie sobie to zgodnie mówią, dobra. I dziękuję bardzo, zapraszam ponownie.